rzeka Wkra i stopień wodny i elektrownia wodna w miejscowości Brudnice. Świetne miejsce na taki szybki wypadzik w plener. Jest około tam 150 km od Warszawy, 2 godziny drogi. Bardzo fajna miejscówka na wypad. W sumie można w kamperze, namiocie przenocować tutaj, jakby się ktoś bardzo uparł. Ale po drodze też są fajne miejsca na noclegi. Generalnie bardzo przyjemna miejscówka. Jesteśmy pierwszym samochodem, który tu przyjechał. I jesteśmy tu około 30 minut. I żadnego samochodu nie ma kolejnego. Wszyscy w domu siedzą. No też myślę, że tu jest mały ruch. Bardzo fajne miejsce. Idę teraz zobaczyć, co tam jest ciekawego w środku. Tu byłem 15 lat temu. Nie było tego dużego budynku. Był tylko jeden mały budynek drewniany. I tam też była turbina wodna. A to musieli w międzyczasie wybudować. No zmieniło się dość dużo. Na zdjęciach Google można zobaczyć ten stary budynek. No, a teraz postawili nowoczesny. No, i tutaj zupełnie inny budynek był. Wkra, rzeka Wkra. Stopień wodny. Zalew jak w Dębem. Miniaturowa zapora. Miniaturowa zapora. Fajnie, fajnie. Fajnie to wygląda. O, a tam jakiś kibel jest. Znaczy kibel, toaleta przenośna. Zaraz zobaczymy, co tam jest. O, i tutaj widać przez szybę turbinę i prądnicę. No, nieźle. No, tu operator łowi ryby, widać, i pali szlugi. Są spławiki. Papierochy. Nieźle, nieźle. Ale tam to kawał koła. Wow. Wow. A tu budynek numer 2. Ciekawe, co tutaj jest. Udusi z tego psa. O, a tutaj jest stół. Ciągnie jak ciągnik. Maciek, przestań drzeć japę. Proszę cię, dziecko drogie. Bardzo stylowa toaleta. Obok. Fajnie, 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 fajnie. Masz rację. Ale to musi ogromne ilości prądu produkować. Jeszcze ostatni rzut oka na toaletę Szreka. Chyba. A ty co robisz, dzieciaku? Toaleta Szreka na koniec. I dziękujemy bardzo. Jedziemy w następne miejsce. Fajne, nad rzeką Wkrą. No jeszcze, no jeszcze. Będziemy jeździć cały tydzień. No nie chcę, Misia, mi się chce. Kolejne miejsce na trasie. Na trasie. No na naszej trasie samochodowej, ale na rzece Wkra.
kolejne miejsce na rzece w Kra, w Krze, w Kra, w Krze, no jakoś tak. To chyba był kiedyś młyn. Nieupoważniony wstęp zbroniony jest surowo. Surowo zbroniony wstęp. Ale jest dziura. I można wejść do środka. Tararara. Tarara. O Jezu. Się zląkłem gałązki. Zląkłem się gałązki strasznie. Mam nadzieję, że tu nie wpadnę gdzieś w dziurę. Tak, ale tutaj śluza jakaś była pewnie. Nieźle. Stara, porządna cegła. Czerwona cegła, porządna cegła. Tak, no to w sumie nic ciekawego nie ma. Jacyś mali ludzie tutaj musieli kiedyś żyć, bo ja bym przyładował głową. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? No mamy okna, tak, mamy drzewa rosnące w środku i mamy widok na wkrę i mostek na wkrze i rzeczka sobie płynie. Jesteśmy jakieś 5 km poniżej tej elektrowni wodnej. No tutaj następna jakaś wypożyczalnia kajaków i graffiti pod mostem. Fajnie, fajnie. No i tu więcej samochodów jeździ zdecydowanie. WoW. No i jedziemy dalej w kolejne miejsce. Ciekawe. Ciekawe co tu było, ale jakiś młyn wodny pewnie, czy coś. Tak to wszystko na to wskazuje. Albo kanał samochodowy. Na strasznie szerokie samochody. Tak, albo kanał. Na dwoje babka wróżyła. O, tam jeszcze się kraty zachowały, nikt nie ukradł. No, tak to wygląda. Wiem, budynek grozi zawaleniem, ale musiałem wejść. Schody wyglądają solidnie. To jest dobra polska konstrukcja. Więc nie myślę, żeby tu cokolwiek się mogło zawalić i stać. Bardzo porządne schody. I wyjście na taras widokowy. O, a z tarasu widokowego rozciąga się przepiękny widok. O, tu okna. Okna nie ma, ale zostało zamknięcie. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. I widać na Krzą rzekę piękną w Krę. O, to zamknięcie pamięta na pewno Mieszka I. To jest stare zamknięcie. Że nikt tego nie ukradł na złom i tego goździa nie wyciągnął, to szok. I porządne cegły. Takich cegieł już nie robią. To są porządne cegły. Tak. Oj, tu może ten strop komuś na głowę spaść. Kasku nie mam. Schodzimy powoli, delikatnie. Trumf, trumf. Misia Bela, misia Kasia. Tararara. O, tu jeszcze została ramka od okienka. Dobrze, jedziemy w następne ciekawe miejsce nad rzeką. W Krą, naszym pojazdem, wehikułem czasu. Fordem Fiestą 1.3 w gazie. Taratata, taratata. I kolejne piękne miejsce na trasie rzeki w Kry. Pałac Zamońskich z 1870 roku. Ktoś się nim widać zaopiekował, bo jest remontowany. No. Piękny budynek. Piękny pałac. Był kiedyś. No, może go ładnie odremontują. Odremontują po prostu. I będzie wyglądał. Super, że takimi miejscami się jednak ktoś zajmuje. Powinno w ogóle państwo oddawać za darmo takie miejsca, żeby ktoś sobie wyremontował i
miał z tego hajs na przykład za wynajęcie miejsc hotelowych. A miejsce jest fajne, tu jakieś takie rozlewiska są w kry. Tam w tle oczywiście Ford Fiesta w gazie. No i zaraz obok przejdziemy, jest rzeka Wkra. No i oczywiście główny temat naszej dzisiejszej niedzielnej wycieczki, rzeka Wkra. Proszę bardzo. Piękna rzeczka. Spiętrzenie wody delikatne. Tutaj coraz więcej samochodów jeździ. Tak zauważyłem, że jest trasa dość mocno uczęszczana. Albo wszyscy do kościoła walą drzwiami i oknami. Być może. O! Ho, ho, ho! Ciekawe, jakby się tutaj kajakiem spływało po tym. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładne okoliczności przyrody. No i jedziemy naszą czarną strzałą w kolejne miejsce. No, ale najbardziej jestem pod wrażeniem tego pałacu, bo jest super. No, jak tutaj zarośnie na wiosnę, zielono się zrobi, to go w ogóle tutaj z tej trasy nie widać. No, wczoraj buszowałem w necie, szukając jakichś miejsc właśnie na tej trasie. No, to gdyby ktoś go nie zaznaczył, to by nawet nie było wiadomo. Znaczy, bym nie wiedział, bym przejechał. I chociaż ja nie patrzę na ten asfalt przed samochodem cały czas, więc może bym go wypatrzył z boku. No, lecimy dalej. No i kolejna miejscowość. Na rzece. Przez kolejną miejscowość płynie rzeka Wkra. Tutaj fajnie mieszkać. Dostęp do wody. A miejscowość się nazywa Drzazga. I zaczyna się, o tutaj jak ta BMW wjeżdża. To jest początek, tam widać tablicę. A kończy się ta miejscowość. O tam jak ta BMW już wyjeżdża, też widać tablicę. I to jest cała miejscowość, Drzazga. Drzazga. Słabo? Gdzie mieszkasz? W Drzazdze. Drzazdze. Taka fajna miejscówka. Drzazga. O. I jesteśmy nad Wkrą. Nad Wkrą. No, bo jestem na moście. Nad Wkrą. Nad Wkrą. Nieźle, nieźle. Ciekawe, czy to można zejść na dół, zobaczyć, co tam się dzieje. No, teraz jestem obok Wkry. O, grząsko. Ups, ups. Obok Wkry, nie nad Wkrą. I tak sobie tu spływa. Tam dwa łabędzie sobie płyną. Miejscowość naprawdę szacun. Szacun, no. Zaraz policzę, ile do domów w tej miejscowości jest. Aż policzę, ile domów. Jest jeden koło mnie po lewej stronie, tutaj drugi po prawej stronie, trzeci, czwarty, no z pięć chałup. Pięć chałup, figurka, święta. No i jedziemy dalej. Jedziemy dalej rzeką Wkrą. Koło rzeki Wkry. Miejscowość Wkra i rzeka Wkra. Czekam. I rzeka Wkra. Miejscowość Wkra i rzeka Wkra. Nieźle, nieźle. Zobacz, jaki tam młyn jakiś. Maciek, ja to nagrywam, a ty mówisz, że idziesz się wyszczać. Po prostu szok, niedowierzanie, rozpacz. To drewniany most na rzece w Krze. Ale on nie jest drewniany, bo ma podpory tylko drewniane. A podpory ma drewniane. A tu górę ma metalową. To wcale nie jest drewniany most. Oszustwo. Stalowy. Stalowy. O. Stalowy most na rzece w Krze. Tata co? Tata co? Tata Kupa czy tata Siku? Zaraz! Chowana. Most. I podejrzewam, że tym mostem
to ludzie samochodami tu przejeżdżają. Tak czuję, że tak jest. Myślę, że dałoby radę po nim przejechać. Bez problemu. Jest bardzo stabilny. Bardzo stabilny. A tam nawet są ślady kół samochodu. Samochodowych kół. Tu drzewo się powaliło. Ekstra. I tam jakiś młyn jest. Tam na pewno można podejść do tego młynu. Młynu. I tu wierzby płaczące. Znaczy one, te nie są chyba płaczące. Płaczące wierzby mają w dół gałęzie, tak? Bo płaczą? No to te nie są. Te są szczęśliwe wierzby. Chyba na tryb turbo, nitro. I jesteśmy niedaleko, niedaleko, po drugiej stronie młynu, młyna. Hawana! Słucham? Wchodzimy do środka? Nie wolno, bo to czyjś jest młyn. Nie wolno wchodzić. Pamiętaj, nie wolno. Tak, dla przedszkolaków. Kręcę to dla przedszkolaków. Mój mądry synu. Fajnie, 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 fajnie. O, pies. Hawana, co ty robisz? Co ty robisz? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajne okoliczności przyrody w następnym miejscu. No. Ślicznie. Ona jest tu i tańczy dla mnie most w Kępnie. W Kępnie most drewniany. Zaraz zobaczymy, czy on taki drewniany jest. Pewnie też metalowy jest od spodu. Nie jest wcale drewniany. I tak, jesteśmy na moście. Most całkiem długi. Długi, długi. Zaraz zobaczymy, co jest pod spodem. I rzeka w kra. Param, pam, pam. No i tak jak mówiłem, na takich dreglach metalowych stoi. Nie jest drewniany, ale podpory ma drewniane. Truf, truf. Hawana! Hawana! No chodź, zejdziesz? Chodź tu do mnie. Hawana! Para, pa, para, pa, pa. Pa, pa. Także tak. O, kurna, to na Wiśle nie ma takich urządzeń do rozwalania w kry. W kry. Rzeka w kra. Kra na rzece w krze. Nieźle, nieźle. Także tak. I ostatnia miejscówka. Miejscowość Joniec. I młyn w tej miejscowości. Co wtedy? Co wtedy? Co? Nie rób scen. Jakie wtedy? Przecież tu nie byliśmy. To jest inne miejsce, człowieku. Uciekaj, no, Hawana. Idziesz? Idziesz? Czy nie idziesz? Tak, weź Maciek. Po drugiej stronie był dom z zielonym dachem? Proszę cię. Dziecko. Zobaczymy, co tu jest. O! Ktoś tu był przed nami. Młyn! I koła młyńskie. Wow, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, nie chodź tam. Hawana, chodź tu. To chyba grozi zawaleniem. Ten budynek. Na pewno. O, nawet to jest napisane. Budynek grozi zawaleniem, Hawana. Nie będziemy wchodzić już tam nigdzie. Chodź. Chodź, Ryu. Chodź, wąchaczu. No i tak, ostatnie miejsce. Joniec, to by było na tyle. Zakończymy na bezpiecznikach. Także koniec wycieczki. Jeszcze ostatnie piękne ujęcie. Joniec, młyn. Który naprawdę już tu twardo
kawał czasu stoi. A teraz wskakuj do wody. Sam sobie wskakuj do wody, zimno jak diabli.